Robert Janowski jest wszystkim doskonale znany jako prowadzący programu Jaka to Melodia? Jednak artysta w ubiegłym roku odszedł z TVP, a teraz media obiegła informacja dotycząca jego przyszłości. Fani muzyka będą wzruszeni. Robert Janowski przez 21 lat był prowadzącym programu Jaka to Melodia? Większość Polaków doskonale zna show, a wielu z nich oglądało je regularnie. Jednak w ubiegłym roku produkcja przeszła poważne zmiany. Wszystko przez zmianę prowadzącego, gdzie Janowski został zastąpiony Norbim. Fani już od jego debiutu w tej roli stwierdzili, że nie to ta sama rozrywka, do której się przyzwyczaili. Wielu z nich odwróciło się od ulubionego programu. Robert Janowski w nowym show po odejściu z telewizji Janowski skupił się na swojej karierze muzycznej. Jednak nie oznacza to, że już nie wróci przed kamery. W mediach tuż po jego odejściu pojawiły się informacje, że inne stacje są zainteresowane współpracą z muzykiem. Sam Janowski w jednym z wywiadów wyznał, że ponownie zobaczymy go w roli prowadzącego zupełnie nowego programu muzycznego. Jednak artysta nie mógł na ten temat zdradzić żadnych innych szczegółów. Teraz jego menadżerka, a zarazem żona Monika Janowska zdradza, kiedy będziemy mogli zobaczyć muzyka w nowej roli. Wedle jej słów rozmowy dotyczące nowego programu są już w kluczowej fazie, a samo show pojawi się na wiosnę lub jesienią. Dokładny termin zależy od wszystkich zainteresowanych, m.in. od producenta show, ale też od stacji telewizyjnej. Jeśli uda się na dniach spiąć wszystko, wystartujemy wiosną. Najpóźniej jednak w jesiennej ramówce, wyznaje Monika Janowska. Dwukropek nie ulega wątpliwości, że fani Roberta Janowskiego z niecierpliwością czekają na jego nowy program, który może zastąpić im ich dotychczas ukochane show. Wszyscy mają nadzieję, że program ukaże się już na wiosnę, a informacja o opóźnieniach byłaby dla nich wprost straszna. Żona muzyka zapewnia również, że w nowym programie jej męża nie zabraknie jego muzyki oraz śpiewu, a to bez dwóch zdań jest bardzo dobra wiadomość. Wiele osób, widząc radość Janowskiego podczas jego występów, wzrusza się, nie tylko przez teksty piosenek. Podobnych emocji nie zabraknie nam także w jego nowym programie. Muzyki, również w jego wykonaniu, i wzruszeń nie zabraknie na pewno. Śpiewał, śpiewa i na pewno będzie śpiewać, dodaje Janowska.